Witam gorąco na moim kanale i zapraszam do już trzeciego odcinka serii Medium. Dotarliśmy do ośrodka wypoczynkowego Niwa. Weszliśmy przez rozbite okno na górze. Sami nie mogliśmy rozbić, tylko skorzystaliśmy z rozbitego. I czas się rozejrzeć po tym przepięknym ośrodku. Coś tutaj leży na dzień dobry, widzę. But jakiś. I mamy widzenie kolejne. Nieźle, jakaś panika. So it's true. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ta, na pewno. Będziemy stąd spieprzać. Już moglibyśmy stąd wyjść. Ja bym się nie obraził. Czy się zamknięte, bo czemu miałoby być otwarte? Hello? Anyone? Thomas? You there? Ta, na pewno. Gazeta. Czy tam czasopismo? Wiosna. Studnia przodków. Nowo literacki bestseller Joanny Chmielewskiej. Czytelniczki pytają, eksperci odpowiadają. Po co mi to do szczęścia potrzebne? Takie piękne zdjęcie. To taka ala, że rozebrana była, czy co? O Boże, czyżby to był Ikarus? Nie. Chociaż podobne. Ciekaw jestem, czy to widzenie trzeba używać często. Coś leży. Kaczątko. Polskie legendy, smok wawelski. Kaczątko, czy się skojarzyło mi się z czym innym? O dwóch takich, co ukradli księżyc, z czego jeden już nie żyje, a drugi się rządzi. Tu mamy co, mapę? Co mi to da? Chyba recepcja jest. Da się tu coś otworzyć? Księga gości. Nie da się odczytać. Gdzie ty się dziewczyno waliłaś? Ale od tej strony się da przeczytać. Kowalski Brunon. Halina Smok. Borys Żelazo. Kuźwa, kto to wymyślał? Gdzie jest Mike Anslin? Grzesznicy. No właśnie chciałem... Ten, tu byłem, to Nechalik. Kuźwa. Jakiś balet mieli? Bolszoj. To Bolszoj by tu przyjeżdżał nocowy. Jest i winda jakaś. Na pewno działa.
lodowy smak. Fajnie. Tu nie wejdziemy, bo schody się urwały. Z tego co widzę. Tak? No trudno. Tej tablicy się nie da odczytać, rozumiem. Dobra. Zobaczmy zatem ten plakat. Wspaniały wypoczynek nad jeziorem. Spoko. Czuję, że tutaj znajdziemy to dziecko, co straciło życie. A po co nam popielniczka? Najdroższa, wiem, że obiecałem, że was odwiedzę, ale nieskalnie coś się stało, dostałem awans. Ojoj. Twój na zawsze F. Boże, ten odkurzacz starej daty. Ciekawe, czy gdzieś się tam dostać jakoś. I tutaj Tomasz powinien wyjść. No ale niestety zamknięte na kłódkę. A tak byś chciała tą latarkę mieć. Ktoś cię obserwuje. Uważaj. Hello? Thomas? Easy, Marianne. Tak, tak. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Tak, tak, oczywiście. Już pędzę sprawdzić dzwonek. I co, będą duchy? Wciśnie się na pewno sam. Jest i kolejna piłka. I pewnie jak się schyli po nią, to ona odleci, ta piłka. Hi there. Oh, hi. You startled me. I did, didn't I? You look real scared. Haha. I'm sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself.
Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh, yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Marianne. Wait. I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Spoko, damy radę. Co, pokazałeś jakieś nowe opcje? Tato przejdzie, ja nie przejdę. Sorry. Popielniczka, a u ciebie coś? Nie, tylko u mnie. Ale winda się pokazała. An elevator. Might as well see if it works. Ale na pewno działa. To zaraz tam wejdę, tylko jeszcze się rozejrzę. Czym ten świat się różni od naszego? Też widzę, że chyba pootwierane. Nic, wyraźnie chcą, żebym atakował windę. No to okej. Na drugie piętro mieliśmy chyba jechać. Ale założę się, że i tak nie dojedziemy. Sadness. I wished I knew her real name. Na pewno się dowiemy, spokojnie. Shit. Okay, Marianne, just take a deep breath and... Czyli jedziemy na pierwsze piętro. Wciśnij przytrzymaj B, by opuścić ciało? Let go. To fajne mechaniki tu są. There, a fuse box. Need some energy to spark it up. Okej, czyli idziemy się naładować. Gotta move fast. Na dole jest, widzę. Tu nie wejdę, dobra. An out of body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Już, już, śpieszymy się, śpieszymy. Już wracamy. Aha, czyli im bardziej się oddalasz, tym się rozsypujesz? Jesteś naładowana? Czy jak?
albo nie wiem. A, no tak. Przecież tutaj trzeba w te bezpieczniki walnąć. Kamehahahame. Aha. To fajne. Będziemy z ciała wychodzić. Co, ty dasz radę na górę wejść? Nie dasz. Tylko co mi to dało? Co, znowu mam w ducha wejść? Czy co? Czy winda pojedzie może teraz wyżej? Zaraz, a tu były jakieś drzwi? Aha, nie da się. Dobra, to jedziemy. Chyba na drugie teraz. Okay. Now where did she go? Są ślady jakieś. O kuźwa, to tu się idzie? Ha. Huh. What is that? To był okrzyk obrzydzenia? Dziewczyno, ja chciałem jeszcze tutaj pozwiedzać. A jak zawsze, jak zwykle poszedłem w dobrym kierunku. Ale widzę, że nic nie widzę. Sadness? Okay. Not getting through here. Patrz. Ci niespodzianka. Chyba, że... Co? W duchem przejdę? Aha. No. Ciekawe jeszcze, jakie będą mechaniki. Shit. I didn't even know I could do that. No patrz, ja też nie wiedziałem. No i mamy nową mechanikę, tarczę. Spoczko. Czyli doszło wyjście z ciała właśnie. Jeśli trzeba śpieszyć, rozumiem. Jest i klucz. Bardzo dobrze. I to wszystko? To wracaj. To w teorii, jak mamy klucz, to możemy się wrócić tam, ale oczywiście nie, ja pójdę dalej.
co nic nam nie dało, oczywiście. To wracamy się użyć klucza. Zobaczymy, co w tamtym pokoju ciekawego. Aha, chciałem Shielda włączyć, ale nie trzeba. To żeśmy otworzyli coś. Tu jest od razu przejście, kurde. Tak wygląda, jakby się tutaj dało coś podnieść. Tajemniczy pokój. No dobra, czyli jak zwykle poszedłem w dobrym kierunku. Chciałem najpierw kibel zwiedzić, ale się okazuje, że tu jest przejście po prostu. Telefon do przyjaciela. Kolejne widzenie. Yes, I'm working on it. Yes, I know. I just... Yes, I understand. Just give me some time. A few days. You'll get what you want. Ugh, that voice. I don't know why, but it gives me shivers. Spoko. To może ten koleś spowodował pożar. Looks like the only way. Great. W sensie co, na dół ma skoczyć? Dziewczyno, pozwiedzajmy trochę. Nie da się wyjść. No dobra, ale duszek poszedł tam. No ale rozumiem, że my skaczemy na dół. U, ale ty ciężka baba jesteś. Czy takie trzęsienie ziemi zrobiłaś? This room. It feels cold. Memories of grief, loneliness. Serio? Jakieś kwiatki trzeba włożyć? Weszliśmy w końcu na balkon. Oczywiście jest przejście dalej, bo jak żeby inaczej. Shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. Się chyba przestraszyłem. Dobra, tego nie ruszam na razie. O, jest jakaś kartka. An old prescription. I know these drugs all too well. Rostkowska. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. Użyj... O Boże. Będziemy składać wspomnienia.
Ah, Sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Czyli co, słonecznika mam iść szukać? Taka mała sugestia. Is that skin? Aha. Skórę trzeba czymś przeciąć, zapewne. Aha, stąd spadłem, no. Logiczne. Czy coś jest w zlewie? Droga Urszulo. Bla, bla, bla. I znowu ten tajemniczy RT. Czyżby to był ten Tarkovsky? Oh, idiot! Useless old hag! Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. No cóż, chyba się zabiła. Cóż tutaj czerwonego leży? No dobra. Idziemy na zewnątrz. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Spoko, dajcie mi coś ostrego. Pielęgniarka płacze. Prawda, nie rozwiązało to moich problemów. Czym ja mam tą skórę przeciąć? A! The spark's too weak to absorb. It's like it's missing something. Aha. Czyli jednak muszę te kwiatki jakieś znaleźć. I skąd ja coś ostrego wezmę? Panie kochany. No skóra się nie rozetnie. Fajnie, wiem. Coś ostrego. To się dawno domyśliłem sam. Pani na ostro. Co ja tu mogę znaleźć? Chyba, że w kiblu coś przełoczyłem. Ale to jest tylko ta fiolka. Nic innego nie ma.
Ale lipa. Ćmy mogę tylko przegonić, jak strzelę z łapy. Tu nic nie widzę. To chyba się zaciąłem. Tu trzeba kwiatki wsadzić. A. Brzmi, jakbyś szła po szkłach. Ale nic nie da się podnieść. Chyba, że co? Znowu się w ducha zamienię? Takie buty. Zapomniałem o tej formie ducha. Znaczy wyjścia z ciała, w sensie. Są kwiatki. Wcale się nie przestraszyłem. Prawie na zawał zszedłem, ale spoko. Spoczko. Spuszczamy wodę, bo tak trzeba, to będzie nóż zapewne. Brzytwa. Oj tam. Podrżnęła sobie tylko żyły. Dobra, wracaj do ciała. I tniemy. Pięknie, pięknie. Yeah, that was disturbingly satisfying. Mhm. Ale już nie komentuję, że ten potwór był jakiś, bo po co? Tu mamy jakiegoś malarza tutaj. Dobra, jakieś wspomnienie jest chyba. You want me to read you another one, darling? Oh, look at this mess. Don't worry, I'll clean you up in no time. I'm here for you, my love. This man, Tarkovsky, he ended up as her patient? Różnie to bywa, dziewczyno. Łaj, mamy słonecznik. This could be useful. The light of a memory strong enough to defy this place. Tak wiem, wsadzimy tam do tamtego czegoś. Zajrzyjmy jeszcze tutaj, może coś znajdziemy. Tu zabite dechami, bo czemu miałoby być otwarte. Zajrzyjmy jeszcze w to miejsce. Jest kibelek.
No i co? A. Zapomniałem o tym. You. I know you're there. Wish I had the strength to cut you out. You don't deserve to exist. You're nothing. There have been times when I thought about ending it all. But I was too afraid that a part of me would go on, trapped on the other side. Forever. To muszę przyznać, że niezłe schizy tu odchodzą. Dobra. Idę włożę ten kwiatek. Załatwię te ćmy i skończymy. There. Now it's strong enough. A, tarcza. Pięknie. Gdzieś doszliśmy. Tak swoją drogą zastanawiam się, jak ta gra save'y robi. Bo nie wiem, czy mogę tutaj skończyć. To trzeba chyba iść. A się ćma pokaże w rogu. I dopiero zakończyć. W sumie nie wiem, na który ekran się patrzeć, na lewy czy prawy. Otwieraj, kobieto. Aha, okej. Tylko mi nie mów, że wróciłem na ten. Na początek. A. Spoko. Tam byliśmy, to nie musimy iść. Tak myślę. Czyli przecinamy skórę, czy co to jest? I mam nadzieję, że będzie safe. Się skończyła osłona. Na niebie wybucha ogień, huk eksplozji. Ciekawe, ciekawe.
Tomasz? Marianne! Oh, Sadness. We gotta stop meeting like this. I told you to follow me! Take it easy, Sad. This place is huge. It's easy to get lost. Just stick with me. Okay. I'll stick like a tick. You're funny. This Thomas Brekovich. What? Oh, right. Listen, hon. You said you remembered someone named Thomas. Was it Thomas Brekovich? Was he the manager here? Na pewno. I guess. You think he stuck around? I'm not sure. There was an old man here, very recently, I think. Oh. And you think it was Thomas? Oh, I don't know. Old men all look the same, all wrinkly and old. Blah. Hey, that's not very nice. Well, if he's still around, I've got an infestation to report. Marianne! I feel... Oh, I don't think we should be here. It's okay, Sadness. Look, there's no one... here. Na pewno nikogo tu nie ma. Dobra, była ćma, czyli się sejwowało. To można zakończyć spokojnie trzeci odcinek zwiedzania Niwy. Dzięki zatem za oglądanie, jeżeli dotrwałeś do końca, drogi widzu. I zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z tej serii, bo wciąga to niemiłosiernie. Co się tu stało? Kim jest ta dziewczynka? Tysiące pytań na tysiące odpowiedzi. No nic. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i zapraszam na kolejne. Hej!